Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę Wam aplikację. Już pokazałem jedną aplikację a propos alkoholi. Dzisiaj będzie wersja, powiedzmy, uproszczona, ale i tak mimo wszystko robi wszystko, co trzeba. Dzięki tej aplikacji możecie kontrolować zawartość alkoholu w alkoholach domowych, tak jak piwo, wino, destylaty, likiery. Możecie ustalić pewną zawartość alkoholu i osiągnąć. Zaczynamy i widzimy się później. Otwieramy aplikację. Wiadomo, wy macie wersję po polsku. Ci, którzy mają. Mamy jakieś tam zakładki. Ostatnia zakładka to rodzaje cukromierza, bo aplikacja jest w skali Baling, ale na przykład jak macie cukromierz, aerometr w skali ośli, na przykład czytacie 20 ośli, no to wiadomo, obliczamy i wiemy już, ile balingów. Mamy tutaj różne skale. Robimy piwo, przepraszam, wino, pierwsza zakładka. Mamy moszcz, na przykład litr. Mierzymy ilość cukru przed fermentacją, na przykład 20 balingów. Tutaj obliczamy, ile procent alkoholu będzie na końcu. Jeżeli, jak się mówi, będzie, jeżeli cały cukier będzie przerobiony na alkohol, to znaczy wino wytrawne. Jako nie cukry, tutaj mamy 4 balingi w tej kalkulacji. Pasuje, nie pasuje. Jeżeli nie pasuje, możemy dodać na przykład trochę cukru. Na przykład, nie wiem, 100 gramów obliczamy, o to już za dużo. Ale jeżeli na przykład chcemy trochę więcej wina i smak tego moszczu jest wystarczająco mocny, możemy dodać na przykład 100 ml wody. Na przykład, no i mamy taką potencjalną zawartość alkoholu. Wtedy dodajemy więcej. Dodajemy wodę, cukier, drożdże, czekamy, a jak się kończy fermentacja, mierzymy, ile cukru. Jeżeli naprawdę 4 balingi, to mamy, no właśnie, 12%, ponad 12%. A jeżeli mamy trochę więcej cukru na końcu, no bo takie są nie cukry, takie będą, no to mamy trochę więcej alkoholu, ale już z góry możemy ustalić, ile wody i ile cukru dodać, żeby osiągnąć pewną zawartość alkoholu. Jeżeli chcemy wino słodkie, albo czekamy właśnie do końca, dajemy tyle wody, ileś tam wody, ileś tam cukru, żeby osiągnąć pewną zawartość alkoholu, wtedy zabijamy drożdże i dodajemy cukier i wino będzie słodkie, albo zatrzymujemy fermentację przed końcem, wiadomo, zabijamy drożdże, a pozostał w tym moszczu, w tym winie trochę cukru. Wiadomo, procent alkoholu będzie mniejsza, ale ten cukier, który dalej jest, nie był przerobiony, nie został przerobiony na alkohol, powoduje, żeby wino było słodkie. Jeżeli nie wystarczy, można dodać trochę cukru. Trzeba zabić drożdże. Możecie po prostu osiągnąć pewną zawartość alkoholu i wtedy po prostu dodać drożdże, dodać cukier. Tutaj można naprawdę dużo robić. Wszystko praktycznie. Wino, piwo, robimy piwo. Mamy brzeczkę, najlepiej już po filtracji. Na przykład litr, mierzymy poziom cukru, 18 balingów. Potencjalna zawartość alkoholu 10%, za dużo, więc nie dodajemy cukru, dodajemy wody. Na przykład litr, próbujemy, o, to już za mało alkoholu, albo wystarczy, no nie? Ale możemy dodać trochę mniej wody, albo troszeczkę cukru, no nie? Zależy, bo czasami można dodać trochę wody do brzeczki. Nawet często tak się robi z tego powodu, że brzeczka, bo jak mamy sód i ciepłą wodę, no nie? Trzymamy temperaturę i tak dalej. Często dodajemy wodę, bo ten smak jest bardzo słodki. Tam jest dużo cukru, ale na przykład
smak jest ok, możemy dodać trochę więcej wody, wtedy dodajemy cukier. Ważne to jest ta potencjalna zawartość alkoholu w tej kalkulacji, nie cukry, to dwa balingi. I już jest policzone, bo chodzi o to, że jak robimy piwo do butelki, dodajemy 8-9 gramów cukru na litr piwa, wtedy piwo robi się gazowane i to podnosi zawartość alkoholu o 0,5%, ale w tej kalkulacji to jest już policzone. Dobra, dodajemy wodę, 900 gramów, nie dodajemy cukru, mierzymy po fermentacji, drożdże, ok? Po fermentacji mierzymy poziom cukru. Jeżeli mamy dwa balingi, no to nasze piwo to ma 5% alkoholu. Jeżeli mamy trochę więcej cukru na końcu, jako nie cukry, no to mamy trochę mniej alkoholu, ale już z góry możemy ustalić, jakie będzie, ile alkoholu będzie w naszym piwie. Zakładka likiery. No, prosta nalewka, na przykład mamy whisky, nie wiem, pół litra, 40%, napój 2, śmietanka, nie wiem, 200 ml, no 0% alkoholu, wiadomo. No i jakieś inne, co chcecie. Cukier ważny, bo przez to, że jest cukier, jest większa część niealkoholowa, więc jest mniej alkoholu. Tutaj nie ma drożdży, więc cukier powoduje, żeby zawartość alkoholu była niższa. Nie wiem, 100 gramów. Obliczamy, no tyle procent i tyle likieru. Wiadomo, jak chcemy więcej albo mniej alkoholu, no to dodajemy, nie wiem, wodę albo więcej śmietanki, to albo inny napój bezalkoholowy, albo alkoholowy. Możecie robić, co chcecie. Obniżenie, jak mamy na przykład spirytus i chcemy z tego robić coś ta a la wódka, no nie? Że na przykład mniej alkoholu, albo po prostu robimy whisky, robimy jakiś destylat, no nie? Wódkę i po destylacji mierzymy za pomocą alkoholomierza poziom alkoholu. Powiedzmy, że mamy litr i procent, na przykład mierzymy 70%, chcemy na końcu 40%, trzeba dodać wody albo jakieś napoje po prostu bezalkoholowe, mogą być z cukrem, ale łącznie tej mieszanki bezalkoholowej to 750 ml. I znowu tutaj możecie po prostu dużo robić przez tę zakładkę. Jak widać, po prostu można robić praktycznie wszystko. Ostatnie uwagi. Chyba nie powiedziałem, ale jak robimy piwo i dajemy właśnie 8-9 gramów cukru na litr piwa i piwo się zrobi gazowane, ten cukier dajemy na końcu do butelki, jak butelkujemy. Ta aplikacja też się nadaje, jak robimy destylaty, w sensie faza fermentacji, bo czasami chcemy osiągnąć po fermentacji więcej alkoholu, więc jak zazwyczaj robimy z słodu albo z ziemniaków, jeżeli dodajemy cukier, polecam zakładkę wino, bo tam nie cukry, policzone to 4 balingi, a jeżeli nie dodajemy cukru, więc po prostu ziemniaki albo sudy, to wtedy polecam zakładkę piwa, bo tam jako nie cukry są policzone 2 balingi, a to, że jest powiększona ta zawartość o 0,5% z tego powodu, że tam jest ten cukier do butelki w piwie, tutaj nie ma i tak nie ma znaczenia, bo później będzie destylacja. Tutaj po prostu chcemy wiedzieć mniej więcej, jaka będzie zawartość po fermentacji, jak robimy jakieś destylaty. Na kanale może się znaleźć sporo takich destylatów, wódka, rum, brandy, whisky. Niedługo będzie Calvados, destylat z jabłek. Mam nadzieję, że wszystko tłumaczyłem jak powinno.
A jak macie pytania, są komentarze. W opisie pod filmem zostawię Wam link, jak chcecie ściągnąć aplikację. I do tej aplikacji, o której dzisiaj rozmawiałem, i do tej, która już jest, o której już rozmawiałem chyba w poprzednim filmie, przepraszam, bo nagrywam w trzech językach, nie jest to takie proste. No i nic, przypominam subskrybować kanał, kliknąć na dzwoneczku. No i co jeszcze? A, nie wiem, czy powiedziałem, jak opisałem aplikację, ale w tej aplikacji nie ma reklam z tego powodu, że jak ktoś robi alkoholik, chce się skupić na tym, co robi. Dziękuję bardzo za ten czas razem i widzimy się niedługo.